Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jest Renegat. O tak, i ja witam was w moim kolejnym odcinku z serii pod tytułem Zagrajmy w Prince of Persia Dusza Wojownika. I cóż, musicie mnie dzisiaj wybaczyć moją taką jakby powolność, że się tak wyrażę, mój taki marazm. Wypiłem przed chwilą kawę, teoretycznie powinna być bardzo mocna, teoretycznie powinna mnie bardzo mocno pobudzić. Ale za przeproszeniem efekt został zniweczony, efekt jest zupełnie odwrotny do zamierzonego. Chce mi się spać, chce mi się totalnie teraz spać. Masakra, jakiś teraz zmęczony się czuję. Ale odcinek trzeba nagrać i jedziemy do roboty. Ale nie będę tutaj się zbytnio rozgadywał. Sobie wczytamy po prostu kolejny zapis i weźmiemy się do gry. Może w takim oto sposobem się jakoś pobudzę w miarę. Miałem dzisiaj nie spać całą noc, ale w sumie zobaczymy, jak to wyjdzie. Ciekawe, do której wytrzymam. I tak ostatnimi czasy chodzę spać między godziną 1 a 3 nocy, więc no cóż, może i jestem tyle zmęczony z tego powodu, nie wiem. Dobra, jedziemy. Wejście do fortecy przeszłość. I teraz muszę sobie przypomnieć, jak tu się sterowało w ogóle, jak zwykle. Mimo tego, że muszę sobie ręce rozprostować, mimo tego, że grałem to ostatnio dość niedawno, tylko, no właśnie, z czym się kamera obraca w jakichś głupich kierunkach. Dobra, mamy drugą broń. O, idealnie. Idealnie, bo myślałem, że trochę za późno, ale teraz też zdążyłem. Dobra, czyli my jesteśmy tym korytarzem. No znowu myszką zahaczyłem o klawiaturę i mi się książę wyrwał z tym, z tą bronią. Aha! Ja się wróciłem, nie? Ja poszedłem w złą stronę. Boże, widzicie, taki jestem w tym momencie zmęczony, że już nawet mylę kierunek, w którym ja mam iść, nie? Cyk, no dobra. Najwyżej sobie wpisamy, jak wpiszemy. O, ludzie, hop! W ogóle poszedłem. Napiję się wody. Książę magicznym sposobem się uleczy. Nie będę zapisywał, bo to nie ma totalnego sensu. Masakra, nie dość, że nie poszedłem do przodu, też się cofnąłem. I co? Chodź tutaj. I cyk, i po tobie, ty jaszczurze. Cyk. Nie będę się tutaj bawił w jakieś kombinacje, po prostu jedziemy. Raz, dwa, trzy i po nim. Mamy tu jakieś ciekawe bronie? Nie, to są te jakieś głupie sztylety. Co my tutaj mamy w tym wieszaku? Ja sobie wyrzucę to, wezmę sobie tą. No, cyk. Bierzemy. Dobra. Jedziemy dalej, do góry. I teraz muszę zobaczyć tab, misję. Dotrzeć do komnaty Klepsydry, czyli musimy iść do głównego holu. I musimy dotrzeć do głównej komnaty, po prostu piękne. Piękne są te widoki tej twierdzy, po prostu genialne, ale oni mi tutaj. O, cyk. Co tu się w ogóle. Aha, bo on do nas strzela! Ajajajaj, tu w ogóle robię to z błędy, dobra. Książę, zrób unik. Ja się daję znowu tutaj bić im jak dzieci. Jak dziecko. Kamera mi się tutaj psuje. Patrzcie, to. Jakie mam. No i znowu książę kombosa. Dobra, dobij go. Dobij go bez. Cyk i po nim, no. Cholerny gnój. Urwało mu głowę, dobra. Dobra, teraz muszę tutaj pomyśleć. Dobra. Przez własną głupotę troszeczkę dałem się znowu pobić na samym początku. Nie wiem, ostatnio mam problemy z tym, żeby jakby wejść w tą grę z powerem po prostu, żeby mi wychodziła ta walka. Na razie dałem tyle co tyłka. Dobra. Wracamy się z powrotem do miejsca, w którym byliśmy. O nie, teraz już się nie dam lać. Teraz już się nie dam klepać, teraz już będzie. O, tego nawet tutaj nie ma, dobra. Dobra, sobie spokojnie przebiegniemy po ścianie. Znowu z tymi będzie musiał się bić. Dobra, mamy znowu kolejną tą cutscenkę jakby.
która nam pokazuje, gdzie mam iść, bo widzę, ta brama była zamknięta wcześniej, a teraz jest otwarta i musimy się tam udać. Ale ja musiałbym się przede wszystkim tutaj rozglądnąć, bo pamiętam, że tutaj było... Tylko nie wiem, w którym miejscu konkretnie. Tak, w tym miejscu, jak widzicie, tam mamy wejście i tam jest kolejny tajemny korytarz, który nas ulepszy, więc trzeba o tym pamiętać. Tutaj jakąś ciekawą broń będziemy mieli. Oczywiście, że tak, dlatego ja sobie wyrzucę tego śmiecia i wezmę sobie to. Książę nie się napije. Dobra, teraz musi być książę zdrowy, woda to samo zdrowie. Trzeba pić co najmniej 2 litry dziennie, żeby być w pełni sił. I jedziemy dalej. Muszę w ogóle obczaić, bo fajnie wyglądają te... Och, jak ja lubię takie klimaty po prostu. Cyk. A myślałem, że się to zbugowało. Już dobra, już... Myślę, ja w ogóle już każdą grę buguję, za którą ja się w ogóle wezmę. Tutaj mi się też fartem dość udało, bo nawet nie stanąłem, żeby obejrzeć, czy mi się uda, tylko po prostu na żywioł. Tutaj mamy kapliczkę kolejną ze świecami. Dobra, tutaj widzę, mamy większą przepaść i teraz ja muszę zrobić coś takiego. O! Tak. Dobra, muszę teraz tu schoczyć, cyk, do góry. Ja pamiętam mniej więcej, jak tutaj przechodzić. Musimy sobie zejść na dół i szybko, zanim te maszyny wiertnicze, że się tak wyrażę, nas troszeczkę przyszlifują. Dobra, muszę sobie skoczyć. Tutaj uważać na te piły, bo one są bardzo niebezpieczne. W sumie nie chciałbym się w życiu spotkać z takimi pułapkami. Tutaj mamy oczywiście drzwi, ale są zamknięte. Normalka, więc sobie tam nie wejdziemy. Musimy wejść po drabinie, bo drabina w tej grze to jest dobry omen, ponieważ... Dobra, książę tutaj sobie stanie na przycisku. Otwieramy drzwi i jesteśmy w komnacie klepsydry. Musimy sobie szybko przejść. Hop! O! Jedziemy. O! This is a dangerous place. You should not have come back. I don't have the luxury. I must see the Empress. Impossible. It is very urgent. I must see her. You don't understand. When the last grain falls from this hourglass, the Empress will create the sands of time. No business of yours could be more important. I have come to stop the Empress from creating the sands. Then yours is a fool's errand. The creation of the sands was foretold in the timeline. It cannot be stopped. I just saved your life. Twice. All I'm asking for is some information. Tell me where the sands will be created. In there. But the room has been sealed. You cannot enter. There must be a way. Ha! You'd have to undo the very fortifications of the castle. An impossible task. When a man is faced with his own death, he finds the impossible less of a barrier. Tell me how. The gate is controlled by an elaborate clockwork system located inside the mechanical tower. Even assuming you can reach the device and activate it, the machine still needs power. As water passes through the moat, the machine will receive power. But first, you'll have to fill the moat from the supply in the garden tower. Activate both towers, and the door will open. Well, you'll need this. Oh, mamy nową broń. It's more than just a weapon. It also serves to activate a system of bridges which will grant you access to the other towers. It won't make a difference, though. Tutaj jest zbugowane, nie ma teraz dubbingu. Odkąd mam tą grę, to nigdy w tym momencie nie było głosów, nie? Dobra, zdobywasz miecz węża. Ten specjalny miecz jest kluczem i pozwala ci wykonać potężniejszą kombinację. Naciśnij mysz, 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 mysz. Dobra, mamy czterociosową kombinację, więc już jest... mamy coraz większe ulepszenia i na pewno ten miecz będzie na pewno silniejszy od pajęczego. Dlatego cóż, no, jedziemy dalej. Czyli naszym zadaniem jest w tym momencie aktywacja wież, żebyśmy mogli otworzyć sobie tamtą bramę. Tutaj mamy klepsydrę. Tutaj mamy klepsydrę, ale tutaj nic nie zrobimy. Bardzo ładnie ta klepsydra wygląda. Dobra, czy my tutaj coś mamy? Bo ja pamiętam, że tutaj coś było. Kamera się obraca mi źle. Po raz kolejny. I teraz tak.
Gdzieś tutaj było, jest skrzynia, dokładnie, pamiętam. Pamiętam tą skrzynię, idę sobie, wejdziemy sobie na górę, zobaczymy jak to wygląda. Kamera się bardzo źle obraca. Mamy kolejne fontanny, tam są dwie fontanny, tu są dwie fontanny. Widzicie, tu mamy te cholerne... Tu mamy te cholerne zamknięte drzwi, nic tam nie wejdziemy. Jak widzicie, to są ogromne bramy złote. Piaski z nich się też sypią, no i no cóż, żadnymi magicznymi sposobami ich nie zniszczymy. Dlatego musimy sobie po prostu zejść. Znowu... A! Dobra, myślę, że się książę zabije. Boże, krzyknęłem jak jakaś panienka totalnie, nie? O, ludzie. Ale bardzo ładnie wygląda ten miecz. On jest taki zawijany totalnie jak wąż, nie? Taki wężyk. Dobra, jedziemy. Musimy z powrotem te drzwi włączyć. Czasem muszę obejrzeć cele misji. Zdobądź dostęp do wież przeszłość. Dobra, musimy sobie spokojnie znowu stąd wyjść. Czy zapisałem to? Ja nawet nie wiem. Na pewno się wody napiłem, ale czy zapisałem przy okazji? Musimy uważać na piłę znowu. Dobra, ale książę to już jest ekspert, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Już nic mu nie stanie. Nie, nic mu się nie stanie, póki on sam zacznie o siebie dbać, to nic mu się nie stanie, a póki... A jak ja będę o niego dbać, to się mu stanie największa... krzywda. Dobra, ja może zrobię coś takiego, że... Nieba, troszeczkę zepsułem teraz. Muszę podejść bliżej i poczekać, aż te nasze kołowrotki, które zrobią z nas... gulasz. Bardzo źle mi się ta kamera obraca. Bardzo źle. Po prostu to są minusy tych gier, że mam taką kamerę durną. Dobra, teraz te książę hopnij na prawo, tak? Masakra, ja to bym od razu spadł. Teraz muszę wejść tutaj na szczelinę. Dobra, i dojdziemy sobie spokojnie tam. Bo tu jest tak ustawiona kamera, że jeżeli przekręcimy w prawo myszkę, no to nam obraz idzie w lewo, czyli jak teraz, nie? Jak klikniemy, jak obrócimy w lewo, no to się obraz obraca w prawo, dlatego... dobra, piły się obracają fajnie w kierunku według... Nie, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dobra, teraz książę, pięknie. Dobrze, że się na tych piaskach nie może potknąć. O tych ścianach, teraz, o! Cyk i cyk, dobra. Ja sobie zapiszę. To jest ta sama broń będzie. Ta sama broń będzie, dobra, ja sobie zapiszę. Trzeba tutaj z głową wszystko robić. Wiecie co, ja na sam początek oczywiście sobie zapiszę, ale będę chciał się dostać najpierw do miejsca ulepszenia, żeby już mieć po prostu to z głowy, bo tam jest naprawdę cholernie ciężko się dostać. I cyk, pięknie to sobie wbił i przewrócił. Dobra, mamy przełącznik, a tu idą te... Chodźcie tutaj, dobra! Powiedziałem, że nie dam się bić, teraz... No czemu oni nie umieją... Raz, dwa, trzy... I pięknie, no kombinację mi zrób, książę, czemu nie chcesz kombinacji? Dobra. Dobra. Ja nawet nie wiem, czy ja brałem te wszystkie broni od nich, czy nie. Ja nie umiem walczyć w tej grze. Nie wiem, czemu ostatnio jakoś nie mam w ogóle weny do walki. Muszę iść po tamtą broń. Czy ona zniknęła już? No niestety już jej nie ma, dobra. Ja sobie zapiszę, bo nie chcę... Muszę mieć całe życie. Ja teraz... hopaj, książę, dobra. Czy my tam będziemy mogli wejść? Ja to... Nie, bo tu jest jedno wejście do góry, do jednej wieży i tu było drugie wejście do drugiej, ale ja teraz... Muszę to chyba przesunąć, bo... Tak, ja muszę przesunąć ten przełącznik, ale przede wszystkim... Jak mówię, chcę iść tam, na dół, do tej dziury i sobie ten odcinek właśnie poświęcę, żeby zdobyć ten sekret, tylko ja muszę go przesunąć. I teraz mamy, możemy... Trzy różne kombinacje tutaj przesunąć tych skał. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, że jedne się opadają, a drugie po prostu wychodzą w górę. W każdym razie
muszę tu dać, tak, i tu wejdzie w górę, tu się ta dziura załata. Jak widzicie, pięknie, pięknie to wygląda. Teraz jesteśmy bezpieczni jako tako. Gdzie jest tutaj w ogóle to... Książę, wejdź tutaj. Wejdź tutaj, kamera jest bardzo zła. Tędy? Chyba tędy, tylko... Tak, 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 bo tam są te, platformy się pojawiły nad tymi drzwiami, czyli możemy teraz tam spokojnie wejść, dobra. Ja pamiętam, ja zawsze miałem z tym problemy, tylko teraz właśnie, jak ja to mam zrobić? Ja to zawsze próbowałem robić tak, że ja po prostu jechałem na żywioł. Albo nie, wiecie co, ja sobie pójdę jeszcze raz zapiszę. Żeby mi zapisało po prostu to ułożenie tych... No tych cholern... Nie wiem, jak to w ogóle nazwać tak profesjonalnie. Tej konfiguracji tych, no, tych powierzchni płaskich, które się wyjawiają prosto z otchłani. Tak, powierzchni płaskich, które się wyjawiają z otchłani. Dobra, jedziemy tak, prosto na żywioł. To było totalnie złe. Ja muszę jakoś tak skoczyć. Tak. Muszę, żeby on się złapał tej krawędzi. Dobra, ciężko, mamy drugie życie. I teraz muszę... No, 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 obróć się kamerą. Coś mi się kamera teraz nie chce obracać. O, o, powinien się złapać. Jest, dobra. Idolo się złapał. Tutaj zawsze miałem problemy. Aha, bo to ja muszę znowu skoczyć. O kurcze. Właśnie. Nie mamy piasku w czasu, dobra. Spadliśmy. I chyba pierwszy raz widzicie obraz końcowy, powtórz. Oczywiście wczytało mi w miejscu, tak, dobra. Wczytało mi w miejscu w takim, jakim sobie zażyczyłem. Właśnie dlatego zapisałem, żeby potem nie musieć znowu tej dźwigni ustawiać od nowa. Dobra, książę, jedziesz. Cyk, na sam górę, na tą krawędź musisz skoczyć. I naprawdę, jak byłem młodszy, jak grałem w to pierwszy raz, to miałem bardzo wielkie trudności. Przede wszystkim, żeby dojść tam na dół. O. O. O, dobra, dobra, chyba się uda. Za drugim razem więc nie jest źle. Znaczy za drugim, no za czwartym, ale jeżeli licząc właśnie nie używania piasków, no to tylko życia, no to mamy dwa. Wejdź tam, czy tutaj coś będzie? Tutaj nie ma nic, dobra. No to tylko dwie śmierci. Tutaj jest w ogóle mgła. Ja sobie spróbuję, oczywiście nie skoczę, tylko chcę zobaczyć. Dziwna ta kamera, dobra, ale jest. Niestety, jeżeli zginiemy, no to musimy z powrotem znowu się tam wdrapywać, więc lepiej tutaj nie ginąć. Jak widzicie, mamy kolejne pułapki. Dobra, i ja teraz... Oj, ja nie wiem, jak ja mam to... Mamy trzy piaski czasu. Trzy piaski czasu do wykorzystania, dobra. O! O! O, 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 dobra. Dobra, może być, no. Mogłem to zrobić bez tracenia życia, ale... Dobra, tutaj dostaliśmy znowu, ale ja nie będę się ruszał. Książę oberwał. On tu już dawno powinien być mielonką. Przecież to było prostsze niż mi się wydawało. Przecież to były tylko dwa korytarze na krzyż, nie? Na pewno ta pierwsza komnata i ta druga komnata były trudniejsze niż ta, więc udało się, drodzy Państwo, jesteśmy. I to jest właśnie fajnie, że tutaj się zmienia jakby obraz. Atmosfera się jakby zmienia na taką właśnie, wiecie, mistyczną, nie? Genialnie to wygląda. A ten miecz też jest totalnie genialny, fajnie taki zawijany jest totalnie, mi się bardzo podoba. Och, jedziemy. Ulepszmy się. Książę, jesteś częścią mnie, jestem częścią ciebie. Razem uda nam się pokonać zło i wszystkie przeciwności losu. Dobra, będziesz teraz potężniejszy i silniejszy. Ale w sumie nie mam pewności, czy... To mu tylko wydłuża zapasek życia, czy naprawdę sprawia, że jego ciosy są na przykład silniejsze? Albo że potrafi więcej ciosów przyjąć i traci mniej życia, ale wątpię raczej. Zdobywasz wydłużenie paska życia. W miarę wydłużenia paska życia książę staje się potężniejszy. Dobra.
You are stronger. Dobra, jedziemy dalej. Oczywiście mamy zaliczoną trzecią ścianę. I chyba tych w ogóle ścianek takich było 8. Bo raz, dwa, trzy, cztery, tak to chyba będzie potem do połowy nam się zapełni i znowu będziemy mieli do zdobycia 4. 8 albo 9, w każdym razie no już mamy prawie połowę, więc nie jest źle, dobrze. Dobra, i teraz musimy się wrócić. Aha, ale możemy się wrócić tędy. Ja sobie zrobię coś takiego. Tutaj mogę skoczyć. No tam na pewno nie skoczę, nie dam rady, ale tutaj sobie na pewno mogę skoczyć. Dobra, książę tak jakoś dziwnie nogę wygiął. Teraz musimy sobie skoczyć, hop, 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 do góry, tak. Naczynia połączone i jesteśmy w domciu, drodzy państwo. Oj, nam się przynajmniej zrespiła. Zrespił nam się stojak na broń i możemy sobie spokojnie go wziąć, dobra. Książę się napije, oczywiście teraz z boku. W sumie też można się napić z boku, z lewego, prawego, ale ja z reguły staram się to pić naprzeciwka, nie wiem czemu. Biedna fontanna płacze, ciekawe co. Co się takiego stało, że płacze. Ja teraz muszę oczywiście sobie obrócić. I ja chyba nie pamiętam, kurczę, która. Bo mamy do wyboru dwie wieże. Ja nie wiem, czy ja trafię do tej wieży. Chyba trafię do tej wieży, do której po prostu chcę trafić. Dlatego musimy sobie tutaj wskoczyć. Dobra, książę, prince. Dobra, prince. Teraz tak, musimy znowu pobiec po ścianie, musimy się puścić, książę może się puścić i się dobrze, że się puścił, ale na szczęście się złapał o krawędź w ostatnim momencie. O, tutaj jestem przy... Poczekamy sobie, aż on sobie tu przyjdzie. Albo aż on się obróci. Shift, dobra, no spokojnie, książę sobie idzie. Tupta, tupta, powolutku. Patrzcie, patrzcie jak się skrada, skurcz. O. I koniec. Drogi panie, chcieliście walczyć, macie. Macie teraz przewalone. Książę nie da wam spokoju. Ja wam nie da spokoju. Dobra, dobra, puściłem się w najlepszym ostatnim momencie możliwym. Czy ja mogę tutaj wejść na górę? Nie, bo opadam automatycznie, bo te filary są troszeczkę daleko od siebie położone, na pewno dalej niż przy tym tutaj też nie mogę nic zrobić. Fajnie, fajnie jest widok z góry, szkoda, że książę nie może sobie wejść tam na okno, bo z chęcią bym tam wskoczył. Dobra, idziemy tam i ja mam nadzieję, że jestem w dobrej w ogóle komnacie. Chyba jestem w dobrej komnacie. Tutaj jest podwójna piła! Oć jest! Dobra, książę skoczył i udało nam się tego uni... Nie, to jest zła! Chciałem najpierw iść do tej drugiej komnaty. No niestety, ja się wracam. Bo teoretycznie to jest bez różnicy, bo tutaj jest... tak naprawdę... Piękne obrócenie kamery, jak żeśmy skoczyli w taką przepaść. Że to nie ma tak naprawdę znaczenia, ale jednak dla fabuły... Lepiej zacząć od tej drugiej komnaty, no i oczywiście dałem teraz tyłka, bo chciałem najpierw dotrzeć do tej pierwszej. Dobra, z powrotem tutaj i teraz sobie wejdziemy tam. Tamte skrzynie przynajmniej mamy wszystkie odblokowane i tych gości mamy sobie... Mamy sobie, książę, dobra. Jeszcze raz pójdę sobie, skoczę. Tak. Pójdę się skoczę napić. O, masakra. Muszę się podrapać. Dobra, książę jest widać bardzo spragniony. Bardzo, już tyle razy pił. Więcej chyba niż we wszystkich poprzednich odcinkach, ale dobra, teraz musimy sobie tam wejść. Tylko teraz ja zbytnio... Nie pamiętam, jak ja mam tam wejść. Jeszcze w ogóle spadnę. Ja chyba muszę... No nie, bo tutaj nic nie dam rady zrobić, ale... Czekajcie... Jak ja mam tam wejść? Wiecie co, już nie pamiętam. Już nie pamiętam, naprawdę... Aha, już wiem, już chyba muszę... Tak, ja muszę stamtąd skoczyć.
Dobra, dobrze, że popatrzyłem. Tak, właśnie o to chodzi, żeby tutaj... Cyk, hopamy sobie na to. Książę oczywiście prawie spadł przez moją głupotę. I teraz musimy sobie... Czemu książę, żeś nie pobiegł po tej ścianie? Dobra. Teraz to ma tak wyglądać. O Jezu, naprawdę przygody są przednie. Nas tutaj wskakujemy. Dobra, hop. Hop, dobra, do góry. Tutaj mamy te platformy, ale one nic tam nie dadzą. Tam jest chyba skrzynia znowu. Czy ja tam doskoczę? Czy ja tam... Nie wiem, czy ja tam doskoczę. Spróbuję. Spróbuję. Chyba, że to... No nie, no muszę się wrócić. Hop, hop. Jeszcze raz. Tam w ogóle ta skrzynia, widzicie, w powietrzu lewituje. Da się to przybliżyć jakoś? Nie. Widok z oczu. F, tu jest widok z oczu, widzicie? Skrzynia lewituje, otwarta skrzynia lewituje. To co to za czary? Magia, magic, this is magic. Dobra, mamy kolejną skrzynię, rozwalmy sobie ją. Książę już tutaj jest ekspertem w rozwalaniu takich rzeczy. Dobra. Naprawdę przy tych skokach naprawdę fajnie się kamera obraca. Hop, 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 hop. Odcinek jak pół godziny skacze sobie po tych górkach jak małpa. Dobra, tu się nam przyda piasek. Ale tam widzę jest F. Dobra. Ja i tak muszę to wejść tutaj na górę. Nie pamiętam, czy ja muszę piasku użyć. To się tam otwiera, ale... Chyba tam nie zdążę wejść, bo... Tak, chyba pamiętam, że musiałem. Dobra, udało mi się. Mogę to wyłączyć. Nawet nie musiałem biegać po ścianach, po prostu. Tutaj będzie piasek super, nam będziemy mieli fajne doładowanie. To jest taka fajna kolumna ze świecami, po prostu jak ja uwielbiam takie miejsca. To jest ta gra, jest po prostu taka klimatyczna, taka magiczna. Nie, ja nie chcę tego. Tutaj chyba powinno być coś typu... Aha, już wiem, jak ja mam tam wejść, bo znowu się zastanawiałem, co ja mam tutaj zrobić. Jak widzicie, mam oczywiście dwie kolumny dość blisko siebie, więc grzechem byłoby tutaj nie skorzystać z opcji cyk, cyk, cyk i cyk. Czy tam coś będzie ciekawego? Tutaj nie ma nic, dobra. Ja się cofnę, tutaj mamy te piły. Hop, książę sobie skoczy, na spokojnie. Dobra, teraz musimy po tej krawędzi znowu, po tej szczelinie sobie przejść. Książę musi wskoczyć. Nie da się tam wskoczyć, no to muszę niestety tak sobie wejść, dobra. Tutaj mam już większe pułapki, dobra. Nie chciałbym skończyć w sumie pod taką pułapką. Dobra, drodzy państwo. Napijemy się, zapiszemy sobie po raz setny w tym odcinku. I cóż, drodzy kochani, wydaje mi się, że to będzie odpowiedni moment, żeby sobie po prostu ten odcinek w tym momencie, w tym miejscu zakończyć. Wszystko, co chcę wam powiedzieć, wszystkie informacje, które chcę wam przekazać, wszystkie linki, które chcę wam przekazać, będą oczywiście w opisie pod filmem. Jak to już ostatnio zwykło u mnie być. W ogóle to na pewno to słowo nie miało nic wspólnego z językiem polskim, a tym bardziej poprawnym. Dlatego cóż, no, mam nadzieję, że ten odcinek z Prince of Persia wam się podobał. Cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Ja był Renegat. Hej. Hej, hej. I jeszcze raz hej. Nawet muzyczka się włączyła. Na razie, pa.